Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z West Village, mojej jednej z ulubionych ostatnio dzielnic Nowego Jorku. Dzisiaj Was zabieram do Bluestone Line, dobrze wymawiam, na Q&A, które dzisiaj dla Was przeprowadzę. Trochę pytań mi uciekło, ale mam nadzieję, że odpowiem na Wasze wszystkie pytania dosyć szybko. Dzisiaj mamy strasznie gorąco i słuchajcie, zostańcie ze mną i mam nadzieję, przepraszam jeszcze raz za nienagrywanie, ale już wracam do żywych, kupiłam kamerę, więc będziemy nagrywać i relacjonować wszystko z Nowego Jorku. Ale również chciałam się pochwalić, że właśnie przed chwilą podpisałam kontrakt i zaraz Wam powiem gdzie, co i jak. Także minęły 2 miesiące od ostatnich moich vlogów. Ja sobie przygotuję tutaj pytania, które mi zadaliście. Właśnie wczoraj otrzymałam kolejne pytanie od dziewczyny. Dzisiaj odpowiem na Wasze wszystkie pytania dotyczące moich poprzednich vlogów i tak jak mówię, już dawno nie nagrywałam. Potrzebowałam trochę czasu, potrzebowałam trochę przerwy. Potrzebowałam też czas, aby wszystko po kolei przemyśleć odnośnie mojej przygody z real estate, czyli z nieruchomościami w Nowym Jorku. Ale okej, nie o tym. Dzisiaj odpowiem na wszystkie pytania. Więc tutaj mam pytanie, dostałam wczoraj, świeże pytanie od Nadharin, nie wiem, przepraszam jak to wymawiam. Widziałam swój filmik na temat Oper, dzisiaj mam drugą rozmowę z rodzinką i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ogólnie zapytała o zrobienie certyfikatu językowego czy ukończenie jakiegoś sensownego kursu. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o kursy, certyfikaty w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę warto robić jakiekolwiek certyfikaty, bo uważam, że dobrze to może wyglądać w CV. Zresztą ja również jestem w trakcie pisania bloga, gdzie umieszczę moje CV, które nie jest idealne, ale na podstawie tego CV dostałam pracę, czyli miałam propozycje różnych prac. I w większości niestety nie miałam możliwości studiować jeszcze w Stanach, gdzie bardzo dużo ludzi mnie po prostu od tego odciąga i mówi, że też, że to jest szkoda czasu i strata pieniędzy. Chociaż ja tak nie uważam, to powiem Wam, że w większości w ogóle wszystkiego to, jeżeli chodzi o kursy, certyfikaty, dobrze jest poszukać jakiś na przykład szkół wokół Was, gdzie będziecie mieszkać. Możecie chodzić na zajęcia i z pewnością każdy certyfikat ze Stanów się przyda. Tutaj podlinkuję Wam pod spodem taką stronę internetową, nazywa się Coursera. Ja tutaj wymawiam to tak, mam nadzieję, że słusznie. I ta strona, tam możecie zrobić różne certyfikaty z różnych szkół wyższych ze Stanów Zjednoczonych, między innymi University of Michigan, albo na przykład nawet Yale. Także uważam, że warto się uczyć i oczywiście dobrze mieć wykształcenie wyższe, ale uwierzcie mi, po moich przeżyciach tutaj w Stanach po tylu latach wiem, że naprawdę da się bez. Także okej, przejdźmy do pytań. Zadałam tutaj dla Was pytania. Wiem, że miałam pytania jeszcze, które zadawałam z Instagramu, ale powiem Wam szczerze, że gdzieś mi te pytania uciekły i nie wiem, czy je teraz odnajdę. Okej. Ale mam tutaj trochę pytań, znalazłam na YouTubie, odnalazłam pod jednym z moich postów. Tutaj również chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, na moje social media. Tam głównie najczęściej postuję. Postaram się z vlogami, żeby były one częściej. Więc tak, tutaj zapytała Jessica Martin. Co byś zrobiła, gdyby pieniądze nie grały roli? Powiedzmy, że masz nieograniczony budżet. Co bym zrobiła? Wydaje mi się, że chyba bym zrobiła wszystko to samo. Czyli bym pracowała, bo dalej mam marzenie jako praca jako agent nieruchomości. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o budżet, to są tylko pieniądze. I naprawdę raz te pieniądze są, raz ich nie ma. Tak tego mi życie nauczyło, natomiast dalej bym dążyła do spełnienia marzeń. Tutaj napisał Mateo OO. Już po paru latach oceniasz życie w USA. Jak po paru latach oceniasz życie w USA? Czy okazało się, że twoje wyobrażenie kraju rysło po przyjeździe i poznaniu realiów? Na początku tak było, że wszystko to, co myślałam o Stanach, było
przekoloryzowane, natomiast wierzę w to, że jeżeli bardzo ciężko będziemy pracować na swój sukces, to możemy osiągnąć ten American Dream. Drugie pytanie, nierówność społeczna w USA. Czy uważasz, że duże rozwarstwienie, czyli bardzo bogaci, szybko pomnażający majątek ludzie i narastająca bieda, brak perspektyw, inflacja doprowadzą do jakichś poważniejszych zamieszek i niepokoju? Ja ogólnie staram się nie wypowiadać na tematy polityczne na moim kanale, natomiast wiecie, co się dzieje na świecie i mam wrażenie, że mam po prostu wrażenie, że jest wszędzie coraz gorzej, to nie tylko tutaj w Stanach. Trzecie pytanie, bardzo mądre pytania zadajesz. Czy w USA z racji na ogromny problem z narkotykami, a co za tym idzie, dużym problemem zdrowia psychicznego jest jakieś realne wsparcie państwa w tym zakresie? Ogólnie wydaje mi się, że z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną w Stanach i jakąś pomoc gdziekolwiek, ja zawsze ją otrzymywałam. Ale to jest trudne pytanie i powiem szczerze, że ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Ale wiem, że nawet w Nowym Jorku jest dosyć poważny problem z osobami, które mają no po prostu na przykład między 35 a 8 Avenue, tam gdzie była moja pierwsza praca na Manhattanie, tam jest strasznie poważny problem z narkotykami, z bezdomnością i trzeba tym ludziom oczywiście pomóc, ale Nowy Jork sobie trochę z tym nie radzi. Natomiast podczas pandemii było gorzej. Czwarte pytanie, na co najbardziej narzeka przeciętny Amerykanin? O, powiem szczerze, że na ubezpieczenie w Stanach zdrowotne, bo ubezpieczenie w Stanach zdrowotne jest tak drogie, a teraz wszyscy narzekają na ceny paliwa, ale to już chyba się domyślacie. Piąte pytanie, czy będąc atrakcyjną kobietą zdarzyły ci się jakieś niemiłe sytuacje typu niemoralna propozycja? pracy czy seksistowskie komentarze na twój temat? Dzięki, pozdro, ja również pozdrawiam. Szczerze mówiąc, to chyba w Polsce najwięcej mi się takie rzeczy przydarzały. Tutaj nie. I szczerze mówiąc, to tutaj w Stanach to jest bardzo, bardzo karalne. W ogóle większość rzeczy w Stanach jest bardzo karalne, więc póki co jeszcze mi się takie rzeczy nie przydarzyły. Teraz będzie druga osoba i ta osoba nazywa się Maggie i ma parę też pytań, więc staram się odpowiedzieć na te pytania dosyć szybko, jak słyszycie, bardzo sprawnie. Mnie zastanawia, czy planujesz resztę życia w Ameryce. Nie wiem, zobaczymy, co będzie. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale raczej tak. Czy jest jeszcze jakieś miejsce na ziemi, gdzie chciałabyś zamieszkać? Wydaje mi się, że po paru latach, gdzie cały czas się przeprowadzałam, to tu, to tam, to chyba jednak wolałabym zostać w Nowym Jorku. Jesteś typem osoby, która lepiej się czuje, zmieniając po jakimś czas miejsce zamieszkania, czy lubisz być w jednym miejscu, tam, gdzie już coś stworzyłaś swoje gniazdko. Był taki moment, że lubiłam zmieniać miejsca, bo nie mogłam się odnaleźć. Nowy Jork jednak trochę mnie przerażał pod różnymi względami. Teraz już wydaje mi się, że nie ma w ogóle takiej opcji, żeby mnie przerażał. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca, to mi się wydaje, że każdy szuka swojego miejsca. I teraz jak już znalazłam to miejsce i jest właśnie nim Nowy Jork, to już nie chcę zmieniać. Już po prostu nie chcę zmieniać. Czy pokazałabyś vlogi na przykład dzień swojego życia, chodzi mi nie taki, kiedy idziesz ulicą, opowiadasz i tak dalej, czyli po prostu na przykład z domu i ten. Okej, więc no myślę, że tak, myślę, że na pewno coś pokażę, ale bardziej stricte bym się tutaj skupiała na rozwoju osobistym na tym kanale, plus na nieruchomościach i po prostu przygodę związaną z nieruchomościami w Nowym Jorku, moją przygodę związaną z nieruchomościami, ale to się jeszcze okaże, dlatego mówię, przepraszam, dawno nie nagrywałam, mam nadzieję, że wrócę do vlogów, bo bardzo mi tego brakuje. Bardzo Cię lubię, fajnie by było Ciebie poznać jak bliżej, bardziej sama, nie wiem jak to napisać, ale oczywiście to Twój kanał zrobi, żebyś tak jak czujesz. Okej, więc bardzo mi miło i mam nadzieję, że będzie mi się udawało dla Was więcej vlogów nagrywać. Jak wspominasz Barbara Boska, jak wspominasz swój pierwszy dzień w Stanach? O Jezu, to było po prostu, tak się cieszyłam, bo jeszcze nie dostałam wizy. I po prostu to był mój najlepszy dzień, ale też byłam strasznie zmieszana, także pamiętam, że wspominam dobrze, wszystko pamiętam, na pewno. Hej, nie chce mi się, super nick, mi się też nie chce, powiem wam, że mi się w ogóle nic nie chce, ale zmuszam się do tego, żeby coś zrobić.
też jestem leniem. Hej, może zbyt osobiste, to nie musisz opowiadać, co się stało z Florydą. Pamiętam, jak opowiadałaś o nowo kupionym mieszkaniu. O Jezus, Floryda. Nawet nie chcę wspominać Florydy. Dla mnie Floryda to była niesamowita lekcja życia, ale kompletnie, kompletnie nie moje miejsce. Nie. Także ja uważam, że dobrze się stało, że tam pojechałam, że się przeprowadziłam, bo z drugiej strony tak bardzo zatęskniłam za Nowym Jorkiem, że wiem, że to już jest moje miejsce. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki naprzód. Pytanie Kasia Mulkowska. Jakie wykształcenie wymagane jest, aby podejść do egzaminu na agenta nieruchomości? Czy na przykład mając polską maturę można podejść do egzaminu? Nie trzeba mieć w ogóle żadnej polskiej matury w Stanach. Nigdzie nie trzeba mieć, ani do community college, chyba że idziecie do jakiejś bardzo dobrej szkoły, jakiejś university of something, no to wtedy tak, ale jeżeli chodzi o maturę, nic. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to jest też, wiem, że jakaś dziewczyna mnie zapytała o nieruchomości w Stanach, czy musi być rezydentem. Tak, musisz być rezydentem w Stanach, żeby być agentem nieruchomości. Język, no żeby był naprawdę... Nie powiedziałabym jako tak, żeby się dogadać, nie. Naprawdę komunikatywny język. Ja dalej dużo rzeczy nie potrafię, jeżeli chodzi o język angielski. Natomiast no, trzeba mieć dobry język na tyle, że to jest tak jakby wasz biznes i jednak wy musicie się dogadać z tymi klientami, czyli być po prostu komunikatywnym. Natomiast po takim długim czasie, kiedy ja siedzę w tym temacie nieruchomości, to wiem, że każdy może być agentem, ale trzeba mieć takie specyficzne cechy do tego, żeby być tym agentem. Czyli tutaj jest taka osobowość, brak, kompletny brak problemu nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Także tu jest też trzeba mieć tą osobowość. Ale tak jak mówię, dzisiaj podpisałam, tutaj też oczywiście pod moim filmem miałam komentarze, że jak z tymi nieruchomościami, więc wróćmy jeszcze się tutaj do nieruchomości. Chciałabym wam troszeczkę powiedzieć na temat nieruchomości, bo dlaczego zrobiłam sobie taką przerwę, co teraz robię, czym się zajmuję. Więc jeżeli chodzi o nieruchomości, zrobiłam sobie przerwę z tego względu, że uznałam, że nie chcę się wypalić i pracowałam dla brokera na Manhattanie i powiem szczerze, że on mi płacił bardzo mało i nie potrafiliśmy się dogadać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że po takim czasie stwierdziłam, że muszę znaleźć pracę, regularną pracę, która da mi dobry zarobek, abym mogła powolutku rozkręcać swój biznes nieruchomości. I owszem, możecie być tutaj, jak na przykład zrobicie licencję nieruchomości, możecie pracować jako showing agent, czyli możecie pokazywać tylko mieszkania i możecie mieć płacone od godziny. Możecie pracować jako leasing agent, czyli tylko robicie wynajmy mieszkań. Tu jest dużo możliwości, natomiast ja nie byłam pewna, którą możliwość wybrać, więc da się też zacząć biznes nieruchomości bez pieniędzy i na przykład zacząć gdzieś tam na pół etatu pracować jako agent, na przykład jako showing agent, czy jako leasing agent. Showing agent, jak sama nazwa wskazuje, pokazywanie, agent, który pokazuje mieszkanie, tak? Także to jest praca od godziny, ale to można naprawdę gonić cały czas dla teamu za powiedzmy ileś tam na godzinę i można się bardzo szybko wypalić, a leasing agent to jest tylko i wyłącznie praca z osobami, które wynajmują mieszkania. Ja tutaj miałam bardzo dobre rozmowy o pracy między tymi dwoma miesiącami i byłam o krok bardzo, bardzo blisko od tego, żeby dostać pracę za 70 tysięcy dla jednych z najlepszych drużyn, teamów na Manhattanie. Natomiast to była praca jako asystent brokerów, czyli ty musisz zarządzać kalendarzem brokerów, musisz robić to, musisz robić tamto i tak dalej, tak dalej. Czyli wszystko musisz robić dla tego teamu. Zarządzanie marketingiem, pokazywanie domów i to były też teamy, które miały listingi, czyli mieszkania za 2, 3, 4, 5, 6 milionów, także byłam bardzo, bardzo blisko. Teraz pracuję dla adwokata i również uczę się po prostu wszystkiego od początku, czyli trochę jak wygląda prawo i, no i pracuję z klientami, nie tylko. Jestem bardzo zadowolona i powiem szczerze, że
na pewno nie chcę zmieniać tej pracy, ale nie ukrywam, że jednak marzy mi się kariera nieruchomości i stwierdziłam, że to jest fajna praca, która mnie nauczy nie tylko prawa nieruchomości, bo ogólnie nasza kancelaria zajmuje się prawami od wypadku, prawem wypadku, jak ktoś na przykład miał wypadek, bądź zajmujemy się teraz na przykład, pomagam w przygotowaniu wszystkich dokumentów na closing, czyli na zamknięcie transakcji nieruchomości, więc fajnie być trochę od środka, jak to wygląda prawnie, nie tylko. Na przykład eksmisje ludzi, którzy nie płacą za mieszkania w Nowym Jorku. Też jest fajnie zobaczyć to, jak to wygląda i znać prawo. Natomiast, tak jak już wcześniej wspominałam, to uważam, że jeżeli chodzi o nieruchomości w Nowym Jorku, to trzeba naprawdę mieć stałą pracę i na boku powolutku rozkręcać ten swój biznes. I stwierdziłam, że nie będę pracowała dla żadnego teamu, nie będę pokazywała mieszkań i goniła po Manhattanie komuś, tylko stwierdziłam, że sama powolutku sobie będę rozkręcała swój biznes, zbierała swoje kontakty i za 2-3 lata mam nadzieję, że mi się to po prostu opłaci. Tak też można, ale to już mówię, to już jest wasza decyzja i jak już będziecie chcieli, jak już ktoś chce być agentem nieruchomości, to myślę, że da się, tylko trzeba się zastanowić, jaką drogę chce się obrać i też nie rezygnować z tego tak szybko, bo dużo ludzi pomimo wszystkiego w pierwszym roku rezygnuje. Mi właśnie mija pierwszy rok, a tak naprawdę dopiero podpisałam umowę z Keller Williams i tak naprawdę to jest jedna z tych najlepszych agencji, jeżeli chodzi o nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i mam 6 lipca rozmowę z jednym z bardzo, bardzo dobrych teamów na Manhattanie, którzy od 2 lat tak naprawdę się niesamowicie rozkręcili i listingi to są również listingi za 3, 4, 5, 6 milionów. Poprzedni mój broker miał trochę beznadziejne listingi i powiem szczerze, że listingi, on miał bardzo dużo kontaktów z menadżerami budynków i oni dawali te listingi dla niego i to były też mieszkania, które były takie z state'owe, więc te mieszkania były do remontu. W każdym razie wiem, że nie rozwinęłabym się, wiem, że jak już iść, to robić coś konkretnego. Musiałam sobie odpocząć, więc wracam na YouTube'a. Mam nadzieję, że wam odpowiedziałam na wszystkie pytania i słuchajcie, ja dopijam moją kawę w Bluestone Lane. Podziękuję wam to pod spodem, jeżeli chodzi o tą knajpkę. I trzymajcie się do następnego i mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się dla was coś nagrać. Pa, pa!